Dzisiaj czeka nas troszeczkę pracy. Przychodzą goście, a gości trzeba przywitać naprawdę godnie. Dlatego dzisiaj będzie tort chałwowo-orzechowy. Zaczniemy od ubijania białek. Gdy zobaczymy, że białka już się nam zaczną napowietrzać, będziemy stopniowo dodawać cukier kryształ. Białka się nam ubijają. Ja w międzyczasie połączę mąkę, zmielone orzechy włoskie. Od razu dodam proszek do pieczenia. Całość wymieszam już w misce. Później łatwiej będzie wymieszać z ubitymi jajkami. Od razu też przygotuję chałwę. Pokruszę ją naprawdę drobno. Zobaczymy. Myślę, że nasze białka są już ubite. Jeszcze przez chwilę będę ubijał. I teraz będę dodawał stopniowo żółtka. Zobaczcie, masa jest już przepięknie napowietrzona. Do ubitych jajek dodaję rozpuszczone masło, płynne, ale nie gorące. Teraz dodaję wszystkie sypkie składniki, które wcześniej przygotowałem. Masę mam już wymieszaną. Na końcu dosypuję pokruszoną chałwę. Masa gotowa, foremka już przygotowana wcześniej. Wysmarowałem ją masłem, delikatnie oprószyłem mąką. Teraz mogę wykładać całą masę. Także teraz biszkopt idzie do piekarnika na 15-17 minut, 170 stopni. Biszkopt się nam piecze. Możemy w międzyczasie przygotować karamelizowane orzechy, które zaraz będziemy musieli nałożyć na biszkopt. Masło mamy już rozpuszczone. Wsypuję cukier. Pozwólmy chwilę, żeby się masło z cukrem zagotowało. Wsypuję orzechy. Biszkopt już jest prawie upieczony. Gorące orzechy rozkładam na powierzchni. I biszkopt ponownie wstawiam do piekarnika na 10-12 minut. Teraz przygotuję poncz do nasączenia naszego biszkoptu orzechowego. Wodę z cukrem zagotuję. Niech się pogotuje chwileczkę. Odstawię, wystudzę i połączę z amaretto. Krem będzie przygotowywany tak jakby w dwóch etapach. Najpierw napowietrzymy bardzo mocno masło. A jak to robimy? Miękkie masło, które wyciągnąłem dużo, dużo wcześniej z lodówki, przełożę do miksera i będę napowietrzał. Zobaczcie, już ma idealną konsystencję kremu. Do miski dodaję żółtka, cukier. Najpierw troszeczkę utrę tutaj. I teraz na parze będę ubijał żółtka. Żółtka są już wystarczająco gorące, żeby dodać namoczoną żelatynę. I teraz będę mieszał do momentu, aż żelatyna się nam rozpuści. Chwilę poczekamy, żeby temperatura trochę spadła. Teraz stopniowo będziemy dodawać do naszej misy, w której mamy napowietrzone masło. Chałwę, którą pokruszyłem na drobne kawałki, dodaję już teraz i wymieszam ją z kremem. Nie mieszajcie za mocno, bo chałwa jest bardzo tłusta i może spowodować zwarzenie się kremu. Biszkopt mam już wystudzony. Postaram się tak pokroić biszkopt, żeby zrobić z niego trzy części. Zaczynamy nakrapianie biszkoptu. Musimy tak krem podzielić, żeby starczyło nam na jeszcze jedną warstwę. Dodamy chałwę. Nakładam biszkopt. Ponownie poncz. Kolejna warstwa kremu. Na kuchni Lidla znajdziecie tort, który robiłem z białą czekoladą i z chałwą. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, który tort będzie waszym ulubionym. Czy ten, czy właśnie tamten torcik na bazie bitej śmietany i białej czekolady. Tak przygotowany tort wstawiam na godzinę, półtorej do lodówki, żeby krem ładnie związał. Jeżeli się wam
ten tort podoba, jeżeli smakuje, dajcie łapkę w górę. Ja za chwilę będę miał ocenę moich gości i myślę, że ta ocena będzie dobra. Dziękuję.